No po prostu mówię, biały obrus i biały robota obrus, zrobiona, tak. Nic więcej. Ja wzięłam to pod pachę, wsiadłam do auta i pojechałam do koleżanki, ja mówię, słuchaj, wiesz co? Zrobiłam coś takiego, co ty na to? Ona mówi, ty? Zajebiste. Wiesz co? Super. To jest moja pasja, ja to kocham, ja to uwielbiam. O, zobaczcie, jakie piękne z cyklamenem. Tak, no to jest też piękne. Ja uwielbiam ten kolor. I wszyscy goście, koleżanki, u ciebie zamówili. Tak. Położyli na swoje stoły, a ty kupowałaś filc na metry. Tak, ja kupowałam filc na metry i zaczęłam produkcję. A rabin na to mówi tak, ja wam powiem, co zrobić. Heblować i kłaść heblowanym do dołu. Kto jest z nami? Ela Księżak. Tak. Ela Księżak, to prawda, nie jest babcią, ale ma dorosłego syna, ale dzielnie uczestniczy w naszych programach, stosuje wszystko, czy też wiele rzeczy, o których rozmawiamy i robi piękne rzeczy. Ja specjalnie zaprosiłam Elę dzisiaj, ponieważ do świąt jest jeszcze tydzień i niewątpliwie Ela zdąży wam wysłać to pięknego, co robi, żeby wam przyozdobiło stół wielkanocny. Eluniu, pokaż nam, co ty robisz i jak to wygląda w rzeczywistości. To nazywa się etui na sztućce. Czekaj, to ty mów, a ja pokażę. Tak, to jest etui na sztućce, które przyozdobi każdy stół. Każda pani na pewno chce, żeby ten stół bardzo ładnie wyglądał. Tak jest. Jest bardzo dużo wzorów, bardzo dużo tych wzorów. Jest glamour wzór, zobaczcie, pudrowy róż. Wersja jest z serwetką i wersja bez tak, serwetki. Tak, serwetka może być włożona, może być obok, może być tutaj właśnie, jak Beatka włożyła. Bardzo dobry pomysł też jest. Tak, żeby tak, do tej serwetki. Bardzo to rozmiar pomysł. Jest taki, że serwetka złożona na pół tak, wchodzi. Może być biała, może być kolorystycznie spasowana. Dziewczyny, to teraz posłuchajmy, jak Ela wpadła na to, żeby to robić, a ja będziemy po kolei pokazywać wam wzory. I to wszystko Ela ma naprodukowane, ale również Ela ufundowała wam 3 6-osobowe zestawy takich etui na sztuce. W konkursie, oczywiście w konkursie fraszkowym, a dzisiaj nam nie pozostaje nic innego, jak ułożyć fraszkę ze słowem jajko. Tak. Prawda? Jajko, dzisiaj jajko bohaterem naszych fraszek i wybierzemy 3 osoby, do których przed świętami polecą nagrody, a ogłosimy, do kogo polecą pewnie jutro, żebyście już nic sobie nie zamawiały, te, które wygracie. Eluniu, jesteś z wykształcenia? Moje wykształcenie jest w ogóle niezwiązane z tym, no co robię w tym momencie. No właśnie, dlatego o to pytam. Moje wykształcenie idzie w kierunku handlu. Czyli zupełnie, masz wykształcenie handlowe. Tak, zupełnie co innego. Zupełnie co innego. A jak wpadłaś na tworzenie rękodzieła i takiej po prostu prostej, ale przepięknej rzeczy? Wpadłam rok temu, mniej więcej rok temu, któregoś pewnego dnia zrobiłam sobie takie jedno etui. Tak? Takie jedno etui proste, nie wiem, coś mi przyszło do głowy, bo ja mam... No to daj te perełki. Tak. Tych wzorów ja mam dużo tych inspiracji i szukam ujścia. Szukam ujścia. We florystyce znalazłam tutaj. Szukam ujścia. Tak, i tutaj poszło ujście, poszło tak. Słuchajcie, coś wspaniałego. Zrobiłam jedną sztukę, jeden wzór, zrobiłam jeszcze jeden, jeszcze jest 5 zrobiłam. I tak sobie patrzę, wzięłam to pod pachę, wsiadłam do auta i pojechałam do koleżanki, ja mówię, słuchaj, wiesz co? Zrobiłam coś takiego, co ty na to? Ona mówi, ty? Zajebiste. Wiesz co? Super. Mówi, tak, ty powinnaś zacząć to produkować. Mówię, czyś to oszalała. No tak, ja ci to sama powiedziałam, tak, jak tu przyjechałaś. Ona mówi, czyś to oszalała. Stawiaj ja to mówię, do sklepów, tak, to jest wspaniała więc, historia. Ona mówi, wiesz co, Eluniu, zrób mi 6 sztuk, czegoś takiego. No, zrobiłam jej to 6 sztuk. Ona zaprosiła 6 gości. Zaprosiła 6 gości. Goście przychodzą i mówią, bo goście jak przychodzą, to dotykają. Tak, mówię, jakie to piękne. Gdzie to kupiłaś? Skąd to masz? I wszyscy goście, koleżanki, u ciebie zamówili. Tak. Położyli na swoje stoły, tak, kupowałaś filc na metry. Tak, ja kupowałam filc na metry i zaczęłam produkcję. I w ten sposób zaczęła się produkcja. Ale produkujesz nadal w domu, nie masz wytwórni. Nie, tego. Nie mam wyznaczyłam sobie pomieszczenie w domu, takie masz. Małe pomieszczenie, jak to nazwać, to pomieszczenie nazwałam gabinet. Pakamera! Wszyscy się śmieją, że to nie pakamera, tylko gabinet i ja już siedzę w tym gabinecie. Jeszcze ja bym powiedziała, że jest pracownia artystyczna. Pracownia, tak. Słuchajcie, od pakamery do pracowni artystycznej. Ale to śmieszne było, śmieszne było. Więc ja tam zaglądam kilka razy dziennie, jak mam jakąś wizję, to pędzę
i coś sobie dołożę, przyłożę i coś się... Bo to nie jest takie proste, że od razu przyłożę i stworzę. No pewnie, to musisz pokombinować. Muszę pokombinować. Zobaczcie, są glamour, są bardzo ascetyczne z takim... O, powiedziałabym tutaj, jest taki szary tylko paseczek z kwiatuszkami. Czy ty możesz to pokazać reżyserze od góry, Kruca Bomba? Właśnie to zamówiła sobie pani z grupy, na specjalne zamówienie było. Ja już nie mówię imienia tej pani, już ja pojechało do niej. Ja to Lucynka. Już pojechało do niej. Mhm. Tutaj też to sobie ktoś zamówił na specjalne życzenie. To było zamówione. Ten beż jest przepiękny ze złotem, zobaczcie. Jest to na grupie jeżeli wystawione. Mamy... Ela to wystawia u nas w grupie, ale wyżej? Co mam zrobić? Do siebie. A, dobrze, o. Zobaczcie, to przepięknie wygląda. Ja tutaj pokażę, może pokażę tą Eli opcję bez serwetki. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda obok talerza, prawda? Robi wrażenie. Bo to wiesz, tak naprawdę, to tak naprawdę robi robotę. Robi robotę. Kładziesz prostą rzecz i to robi robotę. Ale mam do ciebie pytanie takie, jak powstają twoje prace? Czyli ty chodzisz, wpada ci do głowy i co? Chodzę, no oczywiście muszę zgromadzić filc. No muszę właśnie, zgromadzić gdzie te kupujesz filc? Rzeczy. W hurtowni jakiejś? Mam takiego zaprzyjaźnionego pana, można kupić w pasmanterii, ale ja mam takiego zaprzyjaźnionego pana, że ja już ten filc od niego biorę. I on ci to tnie ploterem z dużych kawałków, nie. Czy ty sama tniesz? Ja dostaję duży kawałek i ja to muszę wymierzyć, wyrysować, wyciąć. I ty sama to tniesz? Tak. Nie masz plotera, nożyczkami to tniesz? No, tak, ja tnę nożyczkami, żeby to... To musi być też równo. To są takie plotery, które możesz sobie zamówić, wycięte już kawałki, nie? Ale wolę to zrobić sama, bo to jest moje rękodzieło. Twoje rękodzieło. Od bez początku do końca. Jasne. Tak. I musi to być równo, ponieważ będzie krzywo ucięte, będzie to schodziło. I ty naprawdę każde wycinasz nożycami, tak? Tak, tak, każde wycinam tak, to jest moje rękodzieło. I to jest klejone czy szyte? To jest szyte. Szyte. Tak. Dziewczyny, to nie jest klejone. I to nie jest ważna sprawa, że to nie jest jednorazowe. To jest wieloletnie. No tak, bo przecież nic się z tym nie stanie. Tu można mokrą ściereczką wilgotną oczywiście uważać. Tak, jak ktoś nawet sos na to tam kropnie, no jak to wyleje można... jakiś ketchup, nie wiem... Nie, coś... ale jak coś tam skropnie, tak, to można to lekko wilgotną ściereczką zetrzeć. Oczywiście. Ile czasu zajmuje ci zrobienie kompletu 6? No, tego nie powiem, 6, ponieważ... Ile to zajmuje zrobienie 6? Tak. Nie wiem, nie mierzyłam tego kilka czasu. Kilka godzin prawda? Wyciąć, trzeba wyciąć, szyć. Tu jest też dodatek kleju, to jest doklejone, to jest przyszyte. O, pokażmy tą różową, moja faworytka też, przepiękna. Tak, nie wiem, a od góry? Ja już nie wiem, jak to pokazywać. O, o tak widać. Zobaczcie, dobrze. Tak? Przepiękne, są w srebrze, są w złocie. Tu jest taka bardzo delikatna, tylko z gipiuro. Koronką, z gipiurą, taka rustykalna troszeczkę. Tak, ta gipiura, no, ponadczasowa zresztą. Gipiura, przepiękna rzecz, kiedyś niezwykle modna. Tu na przykład komunijne może być, bo to z takim błękitem, prawda? Tak, i takie komunijne też są piękne, z szarym, prawda? Jeżeli robimy jakieś... Nie wszystkie panie kochają glamour. Tak. Chociaż teraz to glamour jest bardzo ale obecne. Tu mamy taki glamour ascetyczny, tak, zobaczcie. Tak. Glamour z takim po prostu... O. Kamykiem i tutaj jak no przepiękne. Ela, twój po prostu smak i gust powoduje, że chciałoby się mieć na każde przyjęcie inny komplet. Powiem tak, Beatko, że dobrze, że ja nie muszę kupić, bo gdybym ja musiała kupić sobie jedną partię, nie wiedziałabym, no którą. I teraz dziewczyny będą miały kłopot. Bo mają. Tu jeszcze jest, wspomnę, tutaj jest jeden egzemplarz, to był zrobiony na zamówienie i poszło to sporo tego. Taka młoda dziewczyna przyszła do mnie, pani, bardzo fajna, i mówi, pani Elu, ja bym chciała na bogato. Wyżej? O, ja na bym bogato. Chciała tak, na bogato. Więc i to jest, cyrkoniowy, to są kamienie, to jest wklejane na żelazku. Ach, to jest wklejane. Zupełnie co każdy inny. Jeden kamień jest nie. Wklejany, czy ta taśma jest wklejana? Taśma wklejana. Zobaczcie, pokażesz od góry. O, nie, nie, wtedy było dobrze, jak było, tamto ujęcie było świetne. Inne kolory. O, zobaczcie, jakie piękne. Tak. Glamour, jak ktoś lubi na bogato, tak. Prześliczne, na Boże Narodzenie na przykład takie czerwone, ale prawda? Również to glamour też wykonuje samym tym paskiem, bez dolnej dekoracji. Tak, też może być taki glamour ascetyczny. Tak. Dobrze, Ela, ja myślę, że tutaj się rozochociło mnóstwo kobitek, żeby takie mieć na stole. Ja dostałam od Eli w prezencie,
W związku z tym ja zawsze się, słuchajcie, załapię na jakiś upominek od gościa, więc bardzo Ci dziękuję, Elunio. Tobie prezent z wielką przyjemnością. Ela, i teraz pierwsza sprawa. Podaj nam cenę za komplet 6, bo tu nie ma co mówić o jednej sztuce, prawda? W granicach 60 zł. Komplet 6 w granicach 60 zł w zależności od tego, tak, jaka jest od dekoracji. Ozdoba, bo jak może będziecie... być mniej, może być, to jest najdroższe. No tak, no bo tu jest najwięcej tak. tych ozdób, to prawda? To jest 12 zł. To jest 12 zł, jedno jedyne. Ale słuchajcie, na przykład... Sztuka oczywiście, sztuka, a reszta no 60 tak. zł, no czy tam po 10 na zł. Na 6 osób, słuchajcie, między 50 a 60 zł. Tak, tak, między 50 a 60 zł. A 60 zł. Tak. I to na wieki wieków amen służy. Tak, tak, tak. To nawet można w spadku przekazać, bo to pewnie zostanie po babci. Na prezenty. Na prezent. Cudowna sprawa. Zamawiamy u rzecz. Eli takie 6. Ważna rzecz, nie produkuję tego okazjonalnie, świątecznie, ponieważ szkoda, jak ktoś sobie kupi, to postawi tylko na Wielkanoc, ewentualnie tak, na Boże Narodzenie. Motywy z Mikołajem i schowa do szuflady. Słabe. A tu można serwetkę z Mikołajem czy z zajączkiem. Ale podać. Zobacz, no czerwony element świąteczny. To też było na zamówienie. Piękny, prześliczny. Tak, to też było na zamówienie. Moje kochane, no to pewnie będą pytania, jak Cię, Eluniu, znaleźć? Gdzie to zamówić? Ja się nigdzie nie ogłaszałam z tym, Batko, Ty mnie ściągnęłaś, dziękuję bardzo. Ty mnie wypatrzyłaś ze swoją załogą. Tak jest. Tak, i dziękuję za to bardzo. Ja mam konto na Facebooku Księża Grzbieta, nie mam jeszcze fanpage'a, a zamierzam. Jest film instruktażowy. Jak tak, nie zrobisz tak, fanpage'a, ja to będziesz lamą. Ale sprawdzę nie to. O to chodzi, nie o to chodzi. To się rozchodziło zupełnie taką drogą pantoflową, ale widzę, że to ma powodzenie. No i dlaczego nie zadowolić wszystkich pań? I wszystkich pań. Tak, dla pani by chciała mieć tego, piękny stół. Oprócz hobby, to po prostu biznesu. To jest moje, tak, moja pasja. Ja to kocham, ja to uwielbiam. Tak, bardzo lubię to robić. Przepiękna, przepiękna. To jest moje z sercem robione. O, zobaczcie, jakie piękne z cyklamenem. Tak, no to jest też piękne. Ja uwielbiam ten kolor i takie jeszcze są tęczowe perełki. Tak, one się utleniają w kolorze, nabierają tutaj. A, z łyżkami. Tutaj. Zbyszek mówi, żeby pokazywać z łyżkami, bo bez łyżek to guzik widać. To ja będę w każde, które pokazuję, będę wkładać łyżki. Zobaczcie, tada! Czy nie pięknie położyć koło talerzyka, takie coś, z tyłu serwetka lub bez serwetki. To teraz Wam pokażę jeszcze, pokaż to glamour takie na bogato. To jest na bogato. To jest to, co Pani zamówiła na bogato. Ja już no i za Panią poszły... Inne na bogato. Inne na bogato. Jeszcze jedno, chcę, żeby w Pani... Zobaczcie. Ze srebrnymi sztućcami. No po prostu mówię, biały obrus i robota zrobiona, tak. Nic więcej. Jak ja robię zdjęcia, to na białym obrusie to bardzo ładnie widać. Przepięknie, tak. To na pewno przepięknie. Jeszcze jedno. Mów. Ja też bardzo chętnie wykonuję to na zamówienia, ponieważ nie chcę narzucać swojego gustu. To są moje propozycje. A na przykład zadzwoniła do mnie pani, czy napisała i mówi, że chciałaby właśnie taką dekorację na tym filcu. Okay. Zrobiłam taką jedną sztukę, wysłałam zdjęcie, czy potwierdza, podobało się, potwierdziła, zrobiła, wysłałam i tyle. Czyli można sobie nawet, jeżeli u Eli na po prostu na profilu Ela Księżak, tak? Elżbieta Księżak, Elżbieta Facebook. Księżak, nie, na Facebook. Messenger, tak. I piszcie na Messenger, na tak. Facebooku są zdjęcia nie, tego? Nie, ma. U Ciebie na grupie tylko są zdjęcia. To grupowiczki, odszukajcie sobie wpisy Eli Księżak na grupie, ale to do kitu, musisz Beatka, natychmiast Beatka, ty taka motywująca, fanpage. Że ty mnie po prostu zebrałaś do tego i tyle. No, kochana, fanpage musisz mieć jeszcze przed świętami. Będę. To jest bardzo prosta sprawa. Zdjęcia masz, bo przecież wysyłasz. Tak, tak, tak. Nacykać tak. takich zdjęć to jest żaden Ja do wszystkiego kłopot. Muszę dojrzeć. Ja rozumiem. Tak, i do tego tak dojrzewałam, dojrzewałam. Ja rozumiem, ale uważam, że robisz rzecz po pierwsze niebywale estetyczną, niebywale cenną, bo to jest rękodzieło i za przyzwoity pieniądz, za co ci też bardzo dziękujemy. Słuchajcie, za 60 zł, 50-60 dla siebie lub na upominek, to jest fantastyczna sprawa. Każda kobietka się z takiego zestawu. Ela może zrobić 6, 8, 12, tak, 24. Tak, tak. Na wesele, jak ty nawet 100 może zrobić, tak, jak tak, tak, chcecie tak, tak, tak wesele udekorować. Dziewczyny moje kochane, czyli już powiedziałaś, że można zamówić u ciebie pod siebie, czyli taką
tak, mieszankę. Tak, ponieważ ja chcę, żeby ta kobieta była zadowolona, żeby ona była zadowolona. Ja to widzę, Beatko, jak komuś to wykonam i ktoś odbiera, no to ja widzę, czy ktoś jest zadowolony, czy nie. Jeżeli jest niezadowolony, to nie, poprawimy. Poprawimy, bo ja nie wydam tego. Ale tak się nie zdarzyło. Tak się nie zdarzyło. Nie. Słuchajcie, tutaj co mamy tak, na stole prezentują się bosko. Pisze Iwonka Kowolik, bo właśnie ona była odbiorcą tego. To ja Iwonka krzyczy. Tak, nie, to nie Iwonki, wybierz. To Iwonki. To jest właśnie, Iwonki. Tak. Iwonka to już Iwonki? Pisze, że na stole. Iwonka, to cyknij, słuchaj, zdjęcie i nam wrzuć, jak to się prezentuje u ciebie na stole. O. Chętnie bym zamówiła. Iwonka jeszcze to wzięła. Iwonka wzięła dużo sztuk, to i to. Kapitalna historia. Czy płatność przy odbiorze jest u ciebie możliwa? Przy odbiorze wolałabym. To jest ryzykowne, tak. Chyba że się z kimś dogadasz na Messengerze, na przykład, zaufasz mu. Iwonka od pierwszego kontaktu zauważyłam, że to taka uczciwa kobieta. Jej to bym wysłała i tam bez. Iwonka jest naszą moderatorką. No wiem, ale właśnie. Ja myślę, że my tutaj wszystkie jesteśmy. Ale uczciwe. Nie o to chodzi, tylko mówię o pierwszej już takiej. Tak, wszystkie uczciwe, oczywiście. Ja myślę, że można zrobić, żeby był, słuchajcie, taki dowcip żydowski jest. Mhm. Jak Żydzi postanowili wybudować łaźnię w mieście, wybudowali tę łaźnię i doszło do tego, że trzeba było decydować, jaką zrobić podłogę. Mhm. Czy deski heblowane, czy nie heblowane. Mhm. Miasto podzieliło się na dwie grupy, tak. I jedna grupa mówi tak, heblowane, bo od nieheblowanych zadry będą wchodzić, mhm. A druga mówi nieheblowane, bo na heblowanych będzie ślisko. Tak. Nijak się nie mogli dogadać, więc poszli do rabina i mówią, o co chodzi, a rabin na to mówi tak, ja wam powiem, co zrobić, heblować i kłaść heblowanym do dołu. W ten sposób można zadowolić wszystkich. Tak. A ja myślę, że można by zrobić dogadania. Tak, że pierwsze zamówienie jednak przelewem, a kolejne już można przy odbiorze, tak, bo oczywiście. To taki jest zbudowany kredyt zaufania. Tak. Ale gadajcie z Elunią, ona jest cudowna, tak, przemiła, nie ma problemu. Urocza i w ogóle bardzo pozytywna, więc myślę, że jak kogoś, ktoś go przekona do swojej uczciwości, dobrych zamiarów, to wyślej za potwierdzeniem odbioru. Oczywiście, że tak. Zbyszek, chcemy taki sklepik, please, please, please. Ależ mi miło, Elu, a Iwonka Kowolik pisze. Mi również. Eluniu, tak. Czyli co? Uwaga, Facebook profil, Elżbieta Księżak. Tak. Piszcie na Messenger, Ela wam podeśle zdjęcia. Tak. Trochę to jest utrudnione, ale mam nadzieję, że szybko założysz fanpage. Tak, założę. Jeżeli któraś pani nie może się zdecydować, niech podpowie. Ja bym chciała na szarym filcu jakąś dekorację w bieli, w srebrze, w złotym. Ja wtedy jej podeślę kilka propozycji. Elka, po prostu na swój profil wrzuć zdjęcia. No wrzucę, tak jak wrzucam, jak tutaj na tą grupę. No to zamiast na grupę, wrzucę to na wrzuć profil. Na swój profil. Tak, bo tak. Wejdą ci moje dziewczyny, nasze dziewczyny, mhm. Na Elżbieta Księżak. Tak. I jak dzisiaj wrócisz do chaty, mhm. To szybciej tylko wszystkie zdjęcia, stukać. Które masz, tak. Dajesz na fanpage i do wyboru jedziemy. Do koloru. A ja myślę, że Ela ma tyle wzorów, że wymyślanie innego to w ogóle jest grubo nadmiarowe. Dziewczyny, można to zamawiać w swojej kolorystyce, tak. Elunia zrobi. Eluńku, dziękujemy ci bardzo. Ja jutro ogłoszę, kto przed świętami jeszcze dostanie 3 osoby po 6. No cóż, Elunia. Dzięki tobie nasze stoły będą wyglądały jeszcze piękniej. Dzięki tobie, bo ty mnie ze swoją załogą wychwyciłaś z tego. Ja wstawiłam i na drugi dzień już miałam wiadomość. No widzisz, bo ja oglądam, tak. I ja wyszukuję takie perełki, mhm. Dlatego że to jest nasz program. Mhm. Ten program nie jest dla mojego lansu, tylko jest dla pokazywania was i pokazywanie wam ciekawych rzeczy ze świata. Mhm. To jest klucz. Zdobyłaś, Beatko, moje wielkie zaufanie, ponieważ ja się zdecydowałam wrzucić te zdjęcia. Robisz wielką robotę, przypominasz o wodzie, o ćwiczeniach, ja też ćwiczę. Ja mówię, 9 godzina dziewczyny ćwiczę, ja też muszę... Jaka była awantura, jak raz nie było ćwiczeń. No, właśnie. Tak. Kochana. Ale cieszę się bardzo i każde wyrazy uznania są dla mnie miłe. I kiedyś wam opowiem, jak wygląda w ogóle mój tydzień i cały proces, żeby to, co w sobotę i w niedzielę widzicie, w ogóle powstało, ponieważ ja tym zajmuję się cały tydzień. Po to, żeby wam 2 dni po 3 godziny wypełnić ciekawymi tematami. Jutro będzie ogłoszenie, które z dziewczyn dostaną przed świętami 3 komplety.
Powiem tak, wielkiego wyboru nie będzie, bo Ela zostawi, jak je zostawi, wybierzemy obie w miarę neutralne. Tak. Bo naprawdę już nie damy rady zrobić z wyboru. Ela, obiecujesz, że dzisiaj wrzucisz na profil zdjęcia? Obiecuję. Dzisiaj już będą zdjęcia, tak. Messenger do Eli, tylko się do znajomych musicie poprzyjmować. Messenger do Eli przed świętami, Ela ma narobione, więc do świąt do Was dojdzie. Elusia, całuję Cię kochana serdecznie, świątecznie. Ja też całuję z daleka. Dziękujemy bardzo, że z pięknego Włocławka do nas przyjechałaś. A teraz Eluniu, pakujemy Twoje manatki, zostawiasz 3 komplety po 6, tak. Takie najbardziej neutralne. Tak. Jedziesz robić zdjęcia, tak. A my przygotowujemy się do tematu jajkowego. Tak. Ja dziękuję Tobie, dziękuję dziewczynom, dziękuję Paniom i żegnam buziaki.